No i mamy półfinał debla, błyskawicznego debla. Gabriel właśnie serwował na Sławka Chorodeckiego. Kapitalna akcja. A grają para Bolesławiecko-Zgorzelecka. Sławek Chorodecki-Zgorzelec. Jarek Boczar, tak? Jarek Boczar przeciwko Gabryś Hetnar ze Zgorzelca i Sandra Mazurek ze Zgorzelec. Mamy pierwszy tiebreak i w pierwszym tiebreaku wynik brzmi 4-6, czyli Gabryś z Sandrą bronią setboli. Przypomnę tiebreakowych setboli, błyskawiczny debel, gramy ze dwóch wygranych tiebreaków. No, poleciało to. No i jest 6-5. No zobaczymy, czy Jarkowi uda się zamknąć tego tiebreakowego seta. Jarek na Gabrysia. Cześć, pięć, piłka setowa. Jarek na Gabrysia. Ja! W takim momencie taką piłę. Ajajajajaj. No tutaj się Gabryś nie popisałeś. Co to za zagranie przy piłce setowej? Zabrał moją, nie grałem jakoś bez tłumika. Setowa piłka i coś takiego, no. Na pewno dostałeś opieprz od Sandry. No i w ten sposób 1-0 prowadzi para Sławek Chorodecki, Jarek Boczar. Para Zgorzelecko-Bolesławiecka. No, ładny serwis Sandry. Świetny serwis. Sandra dzisiaj naprawdę popisuje się rewelacyjną postawą. No, ładny serwis. No, ładna akcja. Tutaj Gabryś dostał przed chwilą reprymendę od Wojtka Tabisia. Zobaczymy, czy będzie się stosował do uwagi dwukrotnego mistrza. Razem od Darek Cup. A, szkoda. Ale znowu popisali się świetną akcję.